Witam wszystkich, z tej strony Allok, a to jest kolejny odcinek z Fajnym Przymocem 2013 i jest ze mną duszący się Duszek. Tak, cześć, witam. Tak, żadnie, oczywiście on jest na tym spiku, bo to jest lamus, kurde, nie ma trzynastki, ja tam, szkoda gadać o typie. No, i w grze jest ze mną wujek Spajki, tu się kręci tu jak smród po gaciach. No dobre. I z nami jeszcze tam na tym spiku obok Duszka Gender. Siemano. Gender z Teksasu, jak on to mówił. Podrywam krótka, żeby nie było, to wiesz, żebyś tam pretensji nie miał. I co, jedziemy. Wiesz co, poczekaj. Bo ty musisz mieć co robić jeszcze, nie? A bo to dobra, najpierw przyjdziesz na przyczepę, to zaraz ci powiem, co będziemy robić. Dobra, to jadę. Nic, jedziesz z koksa. Ty, kamera od góry i ja w GTA się czuję. W tym, w GTA 2. Nie ten przycisk. Ja też nagrywam. Jeszcze starym komputerem. A podkładka działa? Jeszcze stara podkładka. Jeszcze stara podkładka. Duszku, to opowiadaj o twoich żniwach. To nie spać. W ogóle opowiadaj nam, skąd ty masz te białe buciki. To. Oj, momencik, muszę ściszyć grę, także uwaga, cięcie. Okej, okay, możesz do siebie opowiadać. To jest sprostowanie, już tych białych bucików nie ma. Aż mnie serce zakuło. Okay, bo tu jest tempomat inaczej. Moment. Nie ma tych białych bucików, gdyż... Zrobiły się czarne. Ale to szybko. Gdyż wszedłem na kłucha, bo śrubę i się jak ruszyłem nogą, to wszystko się przebiło, jakoś przedarło i ciul. A co przebiłeś? Kłucha albo gwóźdź. A logi sobie nie przebiłeś? No nie, akurat nie. Bo na szczęście to było tak z boku. Kurde, jak ja zapominam o tym tempomacie, że teraz trzeba... To mam robić. Możesz. Także podeszła się rozerwała. Nie, idź po prostu. Weź ładowarkę teleskopową. No. Odczep od niej widełki. No. I tam, gdzie jest obornik i kiszonka tutaj obok krów. Odczep od niej widełki, tak stój. O, tam będzie krokodyl. Weź podepnij krokodyla. Kurczę, teraz trochę... Troszeczkę nie pasuje. Nie śpi. Bo ci aloka podrzucą. Wiesz co, bo trzeba stamtąd tą kiszonkę wywieźć. Ale z drugiej strony ta kiszonka nam się przyda jeszcze zaraz. Zobacz, ile jest tej kiszonki. To na pierwsze co, to zobacz, ile w ogóle mamy kiszonki. Już coś tu robiłeś? Mhm. Kiszonkę będziesz wywoził, jak będziesz miał kiszonkę. 231 ton. Ile? 231 ton. O chłopie, to ładuj to na przyczepę tą zieloną. Halo? Co? Pamiętasz, jak byliśmy w Kruszynie? Tam gdzie są samoloty? Tak. No, to pamiętam. Teraz... A kojarzysz tych, co... Brunety, co są w reklamie Playa, kojarzycie? Jeszcze raz powiedz. Blondyna tam młoda, ten brunet. Ten skakali właśnie z Kruszyna, bo tam robili jakąś nową reklamę na temat Play, coś tam 4G. Właśnie z nas tu samolot. To jest. Kurde, szatan. Ale podobno to jest najlepsze lotnisko takie do skoczków w Polsce. Może. Nie wiem. Kochani widzowie, my na godzinie 22:58. Także nie dziwcie się, że nam murtki się pchną. Tak. Będziemy ziewać cały odcinek. Pina Alloka. Wyście kochali Alloka, nawet nie stali. Ja stałem, wypraszam sobie.
Wow. I stoł. Tak. Ty co? Siedziałeś. Myślisz, że jesteś lepszy? Tak. No i masz rację, no. Bo stałeś obok mnie. Znaczy, ja sobie poczekam do września. No, no ty to już w ogóle będziesz, kurde. Jak będziesz stał obok mnie, to już będziesz się panoszył tak, że szok. No, kurde. Ja poproszę zdjęcie z autografem, nie? Ty wiesz co, obciągnika mu nie zamontowałeś. No. Ale co z tą koszulką, na którą mówiłem tam? A co, mamy mieć specjalne koszulki? Nie, ty nie dostaniesz. Macie mieć specjalne koszulki, macie mieć koszulki ekipowe. Nie za bardzo wiem tu czego, czym ty... Że... No nie wiem, czy mogę to powiedzieć na odcinku. Nie możesz. To nie powiem ci. To mu napisz. Jednak mnie przeczyta. No i przeczyta, jak nie dzisiaj, to jutro. Jak nie jutro, to pojutrze. Taki, napisz mu na farmingu. No. Może napisz mu MSG, może niech nie zobaczy. Dobra, napiszę. Cio, to ja też ci napiszę MSG. Poczekaj. Poczekaj, ja nacisnę. Jeden przycisk. Jak to jest? Message nick, no nie? Ale już bez tego nicku napiszę. To ty duży, co ja miałem duży jak napisać? MSG. Dobre! To się wytnie. Nie wiem, co tam napisał. Zobaczysz. Mam wrażenie, że... Nic, co nie jest prawdą. Wszystko spoko. Spajki centa napisał. Że Duszek coś chce. No, Duszek coś chce. Spajki, mów prawdę, bo cię dojadę. Wiem, gdzie mieszkasz. Czemu ten krokodyl nie chce kiszonki nabierać? Może nie lubi, może odbornik ma albo coś. Bo trzeba go otworzyć jeszcze, wiesz o tym. Bo jest otwarty. A ty masz otwarty. Do pierwszej kiszonki chyba nie weźmiesz, tylko łychą? Nie, krokodylem. Tak? A dobra, bo to trzeba to opuścić tak mocno. Boże. Wpuścić Spajkiego. Z jego podkładką. Bo zaraz opowiem mi na opingu. 30. Unsub i łapa w dół. Pamiętajcie u Spajkiego. No, żeby tutaj tego nie zrobili, ty. Uspokój się. Róbcie to tutaj. Tutaj możecie. A u Alloka, kochani, im więcej łapek... dobra, challenge. Będzie 500 łapek w górę. Danger przychodzi jeździć traktora. Ostatnio mówiłeś to. Cicho, trzeba się cenić. Co ty myślisz? To za lada ile już bierzesz teraz? Kolego, lada to ty mi możesz zrobić, a nie ja tobie. Kolego, co? Od kiedy my jesteśmy kolegami? Syn. Syn. Ej, mam dla was zagadkę. No. Ale nie wiem, czy mogę wam ją powiedzieć. Dawaj. Opowiem wam po tym. Dawaj, no i dasz plus 18. Co ci chodzi? Nie wolno. Nie no, opowiem wam, bo mam dwie zagadki. Jedną wam powiem na tym. Teraz, bo ona jest prostsza, tą trudniejszą zostawię na ten, poza... To jak będzie, to u mnie będziecie ją mogli obejrzeć, bo ja ją powiem u siebie na... A Jezu, dobra, cicho już tam. Muszę się zareklamować, żeby to być jaka. Ale pamiętaj, babka w dół i unsup. Żebyśmy my cię zaraz nie dobili, ty. No, goduj, Alok. No, dobra, ale to jest niektórym znane, bo to jest taka popularna dosyć zagadka, ale fajna. Dwie kuleczki i armatka. Nie no, żartuję, oczywiście to nie to. Są trzy współlokatorki. No są. No i stwierdziły, że potrzebują czajnika. No to się złożyły po dychu, nie? Czyli razem zebrały 30 zł, tak? Tak.
No, ale im się dupy nie chciało ruszyć. No i stwierdzili, że zawołają jakiegoś chłopczyka z placu zabaw, żeby im poszedł do sklepu. No to zawołały, przyszedł. Dały mu to 30 zł i mówią, no masz ci kup czajnik. I chłopczyk wziął, miał w ręce 30 zł, nie? Poszedł do sklepu. Patrzy, patrzy, no jest czajnik. Kupił czajnik za 25 zł. No mu w ręce zostało 5, tak? No. No i przyszedł do domu, dał im czajnik. Dał każdej dziewczynie po złotówce i wziął sobie 2 złote, nie? Bo tyle mu zostało, no to tak ten. No i one wydały 3 razy 9, czyli 27 zł, tak? Gdzie zgubiłem? No tak, no bo one dały po dychu, on im dał po złotówce, czyli wydały każda po 9, czyli 27 zł, tak? No i 27 zł, no i on ma te 2 złote, to gdzie jest złotówka? No. No. Zjadł. Zagadka jest mega prosta, nie? Kiedyś na nią nie mogłem wpaść. 25 zł ten. Kiedyś na nią nie mogłem wpaść, ale teraz, jakbym ją wczoraj gościu opowiedział, to w ciągu, ja wiem, pół minuty zgadłem. Drugiej zagadki, którą mi opowiedział, niestety nie dałem rady do tej pory. Znaczy nie, dzisiaj ją rozwiązaliśmy z kumplem, wspólnymi siłami ją rozwiązaliśmy. To się przyznam, że wspólnymi siłami z kumplem rozwiązywaliśmy tą zagadkę i w końcu jeden przez drugiego gdzieś coś tam szepnął i wpadliśmy na rozwiązanie tej zagadki całkowicie, a sam nie mogłem tej drugiej zagadki zgadnąć, ale to wam powiem poza nagraniem, nie? No dobra, no gadaj. Wzięło. Jak to? Tak to. No zostawił dla siebie? Nie wiem. Nie, no przecież miał 5 złotych, jak wracał ze sklepu. Wziął sobie 2 złote i każdej po złotówce oddał, więc mu nie zostało nic gotówki. No. Zagadka jest prosta od samego, jak ja już wam mówiłem, to już wszystko powiedziałem. Reszta dla sprzedawczyni. Boże. Nie, zagadka jest mega prosta, naprawdę. Po dychu dał, one złożyły się po dychu. Dały mu 3 dychy. Jaki nie ogarniesz tego? On poszedł, kupił za 25, zostało mu 5. Oddał im po złotówce, czyli jakby 9 zł wydały. I 27. Nie wiem, to już dalej nie wiem. No mówię, że tego nie ogarniesz. To ty ogarnij. No ale odpowiadaj. No. Powiedziałem wam, że wydały 27 zł. Mhm. Nie? I że chłopczyk ma 2 złote. Nie? Złotówka gdzieś została. No dobra. Ale żaden z was nie szczaił się, że chłopczyk ma 2 złote, które już się mieści w tych 27, które one wydały. Przecież 3 złote zostały z powrotem, nie? Gdybyś opowiedział tę zagadkę może w południe albo po południu, lepiej by nasze myśli myślały. A ja mam z tym przypomnę ci, tam uważasz, że nie ma co myśleć, a dzisiaj. Więc synneczku, ja śpię i się odpierdę. No, ale rozumiecie już teraz zagadkę? Tak. No, żadna złotówka się nie zgubiła. Czajnik je kosztował 27 zł, nie 25, bo przecież 2 złote musiały dać za transport, nie? Dla chłopczyka. Co ja mam zrobić z tą kiszonką? Załadowałeś już ją? Tak. To ciśnij z nią do tego, do... Ale 27 zł. Gdzie? Do biogazowni. Ty to bardzo fujowy. Gdzie jest biogazownia? No Jezus. Włącz sobie mapkę, na escape'ie sobie włącz mapkę. No. Widzisz na środku, trochę wyżej niż na środku, handler. No. Po prawej stronie jest szóstka pole, nie? No jest. A widzisz to siódem... widzę już BGA. Nie wi... No. No dobra. No, siódem... no dobra. No. To tam. To ja ale mnie lepiej nie widzisz. Cicho duże, cicho. Ty szukaj złotówki. Ja widzę, nie widzę. Później widzę w tym tempie, nie widzisz. Ile mamy w ogóle kasy, ale?
Dyszkę. Mało. Wow. To patrz, jak sprzedam, to ile będzie. No będzie dużo, bo ile tam wieziesz? 20 ile? 21. No to przyjdzie sporo, to przyjdzie za 60 tysięcy, stary. Widzisz, to będziemy mogli zakupy zrobić. Jeszcze z jedną... No to starczy tylko na szynkę dla ciebie. Na szynkę do gadania. Nie starczy, nie starczy. No do brwi. Brnimy, upalimy tą zapalniczką, żeby prosić jeszcze kilka. Butle z gazem się odkręci. Za problem. Jaki gaz kupicie? Łupkowy. Propan butan dobry. No, po prostu czekaj. Już lepiej. Nie no, dobra, nie mogę się postrzegać. Opowiem wam drugą zagadkę, która jest bardzo trudna, przynajmniej mi się taka wydawała, bo jej nie mogłem rozgryźć przez bardzo długi czas, aż dopiero dzisiaj, nie? A powiedz tą zagadkę o godzinie 12. Nie, ja wam opowiem teraz. Ja też ją miałem opowiedzianą dopiero tak późno, bo jak wracałem z bratem z Warszawy, no to wtedy mi ją dopiero ktoś opowiedział, to która była godzina, też koło tej, coś koło tej godziny, więc... Będziemy do jutra. Więc kurczę, wam opowiem teraz. Ale jak nie odgadniemy przez parę minut, to mam to nam powiedz. Poza nagraniem. Rozwiązanie zagadki to poza nagraniem. No i w komentarzach macie pisać... No, jak... możecie, ale wiesz, no, dużo ludzi może oszukiwać, wpisywać w neta czy coś, ale to jest bez sensu, więc jeśli ktoś nie zgadnie, to po prostu nie zgadnie, nie? Więc lepiej, żeby pisał prawdę. No więc... Opowiem to na przykładzie siebie i Duszka. Niech tak zostanie, siebie i Duszka. No więc jestem sobie ja, jest sobie Duszek. Pijemy całą noc. Wódkę. Duszek po 15 minutach. Tak się... Tak się... Słuchaj, bo nie, później nie zrozumiesz i będziesz płakał, że nie umiesz rozwiązać. No i napiliśmy się tej wódki, najebali się, poszli spać. No dobra, rano wstajemy. Skacowani jak trzy kurwy. No i stwierdzamy, że kurde, czym się trułeś, tym się lecz, trzeba się napić wódki. No to ja mówię, dobra, słuchaj Duszek, ty siedź, ja pójdę, kupię wódkę, postawię i będzie gitara, nie? No ale już zakładam buty, patrzę w portfel, no kurwa, nie mam kasy, nie? Mówię, no dobra, to tak to nie może być. Wracam do Duszka. Mówię, ty, słuchaj Duszek, pożycz na mi stówę, ja ci ją oddam. Flaszkę postawię, a stówę ci oddam później, nie? No i wy pożyczyłeś mi Duszek, no i ja sobie idę po tą flaszkę, ale że jestem jeszcze skacowany, najebany czy coś tam, no zgubiłem tą stówę, nie? Czyli długu mam stówę u Duszka, no i kurczę, stówę zgubiłem, tak? No i teraz nie mam ani pieniędzy na flaszkę, ani na to. Mówię, kurwa, no głupio mi teraz iść do Duszka i powiedzieć mu, że zgubiłem hajs. I jeszcze, żeby mi pożyczał znowu, nie? To mówię, pójdę do Spajkiego. Nie, Spajki nie ma kasy, to nie. No i pójdę do Gendera. Mówię, słuchaj, Gender. Ci powiedział, że ci nie daje, no i tyle. Dobra, słuchaj, Gender. Nie pożyczę. Mówię tak. Sprawa jest taka, że no kurde, zgubiłem stówę, pożyczyłem na flaszkę, zgubiłem. Głupio mi teraz iść do Duszka. Pożyczę mi chociaż z 5 dych, to kupię flaszkę. No to pożycza mi Gender to 5 dych. Czyli ile mam długu teraz w tej chwili? 150. 150, nie? Pożycza mi to 5 dych, no i idę do sklepu. No i wchodzę, mówię, poproszę flaszkę, tą mi tą. Piękna pani z Zalady mi podaje. Mówi 20 zł. No to dałem to 50 zł. Wydała mi 30, tak? No tak. No, to wziąłem flaszkę, wziąłem 3 dyszki. I poszedłem do Duszka. Czekaj. Chwilę przerwę ci. Pożyczyłeś jeszcze 50 zł od Gendera. Aha. I co było dalej? No i kupił. Poszedłem po flaszkę wódki, kupiłem ją za 20 zł i dostałem resztę 3 dychy. Aha. I znaczy, wszystko się na razie zgadza, tak? No. Znaczy ja tam po swojemu badałem. No dobra. No i wróciłem z tą flaszką i z tymi trzema dychami do Duszka. Od którego pożyczałem ile? No to mówię, słuchaj, masz tu te 3 dychy, ja tu flaszkę stawiam, masz tu 3 dychy, resztę oddam ci później, nie? To ile mi zostało długu u Duszka?
70. A u Gendera? 50. Razem jest ile? 20. Co? 120. No i flaszka 20 kosztuje, nie? No. Gdzie dycha? Znaczy, czekaj, no bo ja to sobie ułożyłem tak, jeśli ode mnie nie wypożyczyłeś tą stówę, no. I od tego gendera pożyczyłeś 50 zł, to prawie tak tym samym, żeś spłacił ten 50 zł dług u mnie. Nie, nie, flaszkę stawiam ja, nie ty. No. Aha. Tobie wiszę 70 zł, nie, nie 50, no nie? No, no, no dobra. No. Jakoś dycha się mieści w tym, w tej flaszce. Nie, no, no kupiłem flaszkę za dwie dychy, wszystko się pani w sklepie mi wydała ładnie. Wszystko jest matematycznie zgodne. Dychę zostawiłeś na transport. Nie, 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 no jak, no miałem trzy dychy ze z flaszki i no oddałem je Duszkowi, żeby mu wisieć dalej 70 zł. Nie wiem. To mam dalej tą książkę sprzedawać tam? No możesz jeszcze jedną przyczepkę sprzedać, ale zanim to zrobisz, weź szybko tego sejma tu ode mnie i zawieź do silosu zboże. On już nachodzi. Ale pyta sobie, jak tam rozwiązaliście tą zagadkę. No my ją rozwiązaliśmy, ale to takim fartem w sumie, nie? No dobra, ale wy to sobie pisaliście coś? Nie, nie? Na plaży by leżeliśmy, człowieku. Nie wiem. No, gender milczy, bo pewnie, kurde, już go załatwiła ta zagadka. Od Duszka pożyczyłeś stówę, ode mnie 50, ty masz 150. Za flaszkę zapłaciłeś... Dwie dychy, czyli masz 130. Złotych. Nie, nie, nie! Poczekaj, chwila. Masz 130 zł długu razem z nami, u nas, tak? Nie, mam długu 150 nadal. Bo flaszkę stawiam ja, to są tak jakby moje pieniądze. Aha, flaszkę stawiasz ty. Masz ja zagiął ekipę BHZ. Trzeba umieć zagiąć swoją ekipę. Ale nie, mnie ta zagadka zagięła, nie powiem, bo... Znalazłem logiczne rozwiązanie, które jest błędne, nie? Bo założenie musi być, że ja stawiam flaszkę, tak? A znalazłem no tak. Rozwiązanie takie jak gender, podejrzewam, że teraz wpadł, że gdyby to nie ja stawiam flaszkę, to by wszystko się zgadzało. Ale że ja stawiam tą flaszkę, to jest ten problem właśnie, nie? Że to się nie zgadza, bo gender już wpadł na to, co ja, że to nie ja postawiłem flaszkę, nie? Tylko ktoś, czy to tylko Duszek na przykład, nie? No dokładnie. No to tak wtedy by się zgadzało. Innego wytłumaczenia nie ma. Jest. Nie wiem. Jest to prawidłowe, na które my wpadliśmy. No i wszystko się wtedy zgadza, nie? I wszystkie założenia się zgadzają i kwoty się zgadzają, nie? Poczekaj, jak wpiszę w internecie. Nie, no nie wpisuj, no nie, nie ten, nie rób tak. Nie, nie. Jedno ten, że pani ze sklepu ci nie wydała dychy, tak? Nie, 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 no wydała mi 30, bo przecież oddałem Duszkowi 30, nie? 30, to jest Duszkowi 70? To jest 30 jest związane ze mną. Nie. Ale to taka podpowiedź. 50? O, ty już ten podejrzenie. Dobra. Tym tajemniczym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Poczekaj. No nie, no nie ma co czekać, po prostu się zakończy. Niech ludzie sobie piszą w komentarzach, co tam chcą. Zagadkę powiedział mi pewien kolega. Nie wiem, bo w sumie nawet nie dopytywałem. Nie wiem, czy kolega pochodzi z Ukrainy, czy pochodzi z Polski i mieszkał na Ukrainie w jakiś sposób. Nie wiem, ale jest powiązany w każdym razie z Ukrainy. Tyle powiem. Ma swoją kobietę na Ukrainie. Pewnie mu ukradł. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Kolega ma na imię Max. Z tego, co wiem, to jest jakimś ala lekarzem, bo to nie za bardzo zrozumiałem z bełkotu mojego brata, z kim on jest, ale bardzo serdecznie go pozdrawiam za te zagadki, które mi powiedział. No i właśnie ten odcinek może być to dedykacja dla niego. Także no, póki co kończymy ten odcineczek. Nie, nie. Kończymy ten odcinek i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Na razie.